Siemaneczko, witam wszystkich. Z racji tego, że jestem na rybkach i skończył mi się stick mix do PVA, postanowiłem, że pokażę Wam, jaką mieszankę ja przygotowuję do wszelakiego PVA. Do stick mixów, do solid bagów. Od dłuższego czasu po prostu używam takie coś i sprawdza się super, także nie kombinuję. Pokażę Wam zaraz, z czego składa się taka mieszanka, także bierzemy się za robotę. No więc tak. Do stworzenia takiego stick mixu używam drobny pelet oraz pokruszone kulki. Zawsze staram się mieszać smaki w takim stick mixie. Dzisiaj akurat mamy, tutaj mamy pelecik 4 mm squidowy oraz 4 mm king nuts, czyli bardzo słodki orzechowy smak. I do tego kuleczki, tutaj mamy kuleczki słodkie z serii Naturals o smaku Scopex oraz taki standardzik, legenda, squid. Także kuleczki sobie po prostu zmielimy w kraszerze i połączymy to wszystko. Zalejemy bosterem, syropem, czy cokolwiek, co tam macie pod ręką. Jakoś nie przykuwam uwagi, jaki to jest smak. Po prostu zalewam, żeby ten zapach był po prostu bardziej atrakcyjny. Także nic, bierzemy się za robotę. Wsypujemy trochę paletu squidowego. Do tego pelecik King Nuts z Fantasy Bites. Proporcje mniej więcej pół na pół. No i do tego mamy kuleczki. Dzisiaj padło na Scopex oraz na Squida. Także takie połączenie Scopex Squid bardzo dobrze wszystkim znane. Także bierzemy, ładujemy w crusher i mielimy. Proszę bardzo. Teraz troszeczkę squida. Mielimy drobno. Wylecą takie większe frakcje, można je powyciągać i zmielić po prostu jeszcze raz. Ten stick mix musi mieć drobną frakcję, czy do szateczek, czy do solid bagów. Wszystko ładnie mieszamy. Mówię, proporcje tak mniej więcej pół na pół. Mamy ten pelecik 4 mm oraz pokruszone kulki. Tutaj widzę na oko, że jeszcze troszeczkę kuleczek muszę domielić, bo jest więcej peletu niż kulek. Także wezmę sobie jeszcze kulki. Takie zawsze zostaną, kilka frakcji takich grubszych. Można porównie roznieść palcami, czy z powrotem w kraszerze. I zobaczcie, taka mieszaneczka. Bierzemy teraz syrop przed użyciem strząśni. Zalewamy. Trzeba dobrze wymieszać. Nawiążę jakąś łopatkę czy rękoma,
powoli. No i taki stygmik jest umieszany. To w sumie żadna filozofia. Każdy używa swoje. Kiedyś używałem dosłownie samych kulek proteinowych, po prostu zmielonych, zalanych czymkolwiek i też się sprawdzało, ale tu jest pelecik, zawsze wiadomo, smuży w tej wodzie. Mamy też pokruszone kulki, także fajnie to się komponuje na dnie. Także ja tak robię, to jest mój stick mix. Wiadomo, są różne szkoły, różne metody, każdy używa swoje. Za pierwszym razem, jak zalaliśmy tym syropem, zawsze odczekam chwilę, niech ten pelet, niech te kulki napiją tego syropu i tak po pół godzinki, myślę, można dolać jeszcze trochę, żeby jeszcze więcej tego zapachu weszło w ten pelet, w te kulki. No i takie wiaderko z takim stick mixem można naprawdę długo przechowywać. Ja nawet trzymałem 2-3 miesiące, jak nie zużyłem całego po prostu na zasiadce, to przechodziło na następną i nigdy nic się nie działo. Zawsze rybki jakieś tam współpracowały, także nie było z tym problemu. Także taki prosty stick mix, ja go tak przygotowuję. Jeśli chcecie, możecie przygotować tak samo lub w innych proporcjach. Sam pelecik, same kuleczki, kto co woli. Tu jednak mamy różnorodność na dnie. Także taka jest moja zanęta, taki jest mój stick mix do siateczek. Do solid bagów również go używam. Chociaż zdarza mi się w solid bagu używać samego peleciku 4 mm zalanego. Ale zazwyczaj jak już mam umieszany taki stick mix, to używam go po prostu do wszystkiego. I sprawdza mi się. Łapie się większe i mniejsze rybki, tak jak widzieliście na moich filmach. Tutaj wam pokażę kilka zdjęć, jakie rybki mi się udaje złapać przy pomocy właśnie siateczek, czy tam solid bagów. Także nic. Jeśli się podobał film, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapę w górę, jak chcecie napiszcie jakiś komentarz. Jak macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzu pod filmem. Także widzimy się na rybach. Pozdrawiam.